Autoterapia, którą proponujemy, koncentruje się na przygotowaniu jakości tkanki, czyli upłynieniu powięzi, poprawieniu elastyczności mięśniowej, czyli przygotowaniu takiej bazy do kształtowania siły mięśniowej, wytrzymałości w dalszych etapach naszych działań. Jeśli chodzi o technikę rolowania, ważne jest, aby ból podczas nacisku był do zaakceptowania. Nie ma ograniczeń czasowych, ale przyjęło się, że im dłuższe rolowanie, tym lepsze efekty rozluźnienia w czasie. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania tego typu technik są problemy z układem krążenia. Osoby, które posiadają takie problemy jak zakrzepica żył głębokich, miażdżyca czy też żylaki, bezwzględnie powinny odpuścić tego typu działania. Jeśli masz wątpliwość, czy techniki, które prezentujemy, są dla Ciebie, napisz do nas. Przeciążenia w obrębie mięśnia trójgłowego łydki dotyczą najczęściej biegaczy. Jednak osoby, które uprawiają sporty wymagające przyspieszenia, zmiany kierunku czy skoczności, są również narażone na problemy tego regionu. Tył uda, czyli tak zwana grupa kulszowo-goleniowa, to zespół mięśni narażonych na urazy takie jak naciągnięcia, naderwania, a nawet całkowite zerwania. Dlatego bardzo ważne jest, aby poprawiać elastyczność mięśnia, poprawiać jego przesuwalność i upłynniać konsystencję tkanki. Plagą dzisiejszych czasów są bóle lędźwiowego odcinka kręgosłupa o różnej etiologii. Bardzo częstą przyczyną tzw. rwy kulszowej jest nadmierne napięcie mięśnia brzuszkowatego, którego terapię przedstawiamy poniżej. Pasmo biodrowo-piszczelowe jest strukturą łączno-tkankową, którą ciężko rozluźnić. Jednak cel, jaki chcemy osiągnąć w autoterapii, to odwrażliwienie powięzi i uruchomienie sklejeń powięziowych. Mięsień czworogłowy należy do grupy przedniej mięśni uda, a jego wzmożone napięcie może być jedną z głównych przyczyn wielu schorzeń zawartych w tzw. przednim przedziale kolana. Ból kolana po wewnętrznej stronie nie zawsze musi sugerować uszkodzenia strukturalne, łąkotkowe czy też więzadłowe. Bardzo często przyczyną tego bólu jest wzmożone napięcie przywodzicieli i mięśni znajdujących się po wewnętrznej stronie uda. Odpowiednie przygotowanie jakości tkanki to długotrwały proces, dlatego ważne jest, aby systematycznie pracować i upłynniać czy też uelastyczniać powięź. W kolejnych etapach tego projektu dowiesz się, jak pracować nad górną częścią ciała, jak upłynniać powięź i zmniejszać dolegliwości tego regionu. Dlatego bądź czujny, pozostań z nami, a w razie jakichkolwiek pytań zostaw wiadomość na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała.